Logistics and Mobility to nowy program studiów oferowany na Wydziale Ekonomicznym. Na wydziale, na którym duża grupa pracowników specjalizuje się zarówno w obszarze dydaktycznym, jak i naukowym, w zagadnieniach z zakresu logistyki, spedycji, transportu, mobilności, zarządzania łańcuchami dostaw. Współpracujemy w ramach tej nowej specjalności z praktykami gospodarczymi, z przedsiębiorstwami, a jesteśmy ku temu w szczególności predestynowani ze względu na naszą lokalizację. Ta współpraca to porty morskie, to przedsiębiorstwa logistyczne, spedycyjne, przedsiębiorstwa z zakresu morskich sektorów offshore czy rozwijającej się morskiej energetyki wiatrowej. Zachęcamy Państwa do studiowania na nowej specjalności w języku angielskim, a to druga nasza oferta. Mamy wieloletnie, kilkunastoletnie doświadczenia oferowania studiów w języku angielskim w ramach specjalności International Business w międzykulturowym środowisku, a nowa specjalność, nowy program studiów Logistics and Mobility będzie kompatybilny w stosunku do oferty IB. Zapraszamy! Zapotrzebowanie na stanowiska związane z logistyką jest niezmiennie aktualna na rynku pracy, bez względu na zmieniające się otoczenie gospodarcze. Kluczową kompetencją współczesnego logistyka jest niewątpliwie biegła znajomość języka angielskiego. Stąd pomysł na stworzenie nowej oferty dydaktycznej na Wydziale Ekonomicznym UG, to jest włączenie do programu studiów na kierunku Ekonomia nowej anglojęzycznej specjalności Logistics and Mobility. Program studiów koncentruje się na ekonomicznych aspektach wsparcia logistycznego i szeroko rozumianej mobilności. Łączy w sobie zagadnienia związane z modelowaniem procesów logistycznych, zarządzaniem łańcuchami dostaw, zrównoważonym rozwojem mobilności miejskiej, znaczeniem spedycji i transportu w logistyce oraz podejmowaniem decyzji menedżerskich w logistyce. W ramach studiów studenci poznają również szereg narzędzi informatycznych wykorzystywanych w logistyce, takich jak na przykład SAP i ARIS, a także w statystycznej analizie danych jak statystyka.